Jesteś, Kaluś? Jestem. Jesteś gotowy? Jestem. Dominik, myślę, że fajne okoliczności. Tutaj możemy sobie na trawce siąść po takim meczu wymagającym. Chyba z 35 stopni dzisiaj było. Widać, że ci też się z głowy dzisiaj trochę było generalnie ciepło. Co ty o tym meczu dzisiaj możesz powiedzieć? Na pewno sporo sytuacji. Sporo sytuacji też, których nie wykorzystaliśmy. Gdzieś ta skuteczność szwankowała, zwłaszcza w drugiej połowie. W pierwszej też nieźle graliśmy, dobrze utrzymywaliśmy się przy piłce gdzieś tam. Byliśmy cały czas mobilni, szliśmy do grania, każdy chciał piłkę, więc ten sparing jak najbardziej na plus jest dobrym zwieńczeniem tego obozu. Schemat troszkę inny niż zwykle, nie? Bo 4 razy 30 minut, mega duża intensywność, nogi też chyba ciężkie było widać, przynajmniej w końcówce. Aczkolwiek no, cały mecz chyba dominowaliśmy dzisiaj, nie? Cały mecz dokładnie była dzisiaj chyba, tak mi się wydaje, też z boiska, że była ta dominacja. No na pewno te nogi były ciężkie, no cały tydzień obozów, ciężkich treningów. Zaczynając od siłowni, kończąc na małych gierkach i na ogólnej koncepcji grania w piłkę, więc obóz jak najbardziej na plus. I myślę, że zaprocentuje to w 100% w lidze. Trener przed chwilą, jak z nim rozmawiałem, mówił o monolicie. Dzisiaj chyba to dobrze wyglądało, bo fajnie się dogadywaliście, dużo gry z pierwszej piły. Takie podbeski, gdzie chyba kibice wymagają od was i wy chyba też się cieszycie, jak możecie taką małą grę grać, nie? Pewnie, że tak. Myślę, że na tym polega piłka nożna, żebyśmy to my mieli piłkę, a nie przeciwnik i żebyśmy my w nią grali, a przeciwnik za nią biegał, więc jak najbardziej to jest na plus. A jeżeli chodzi o monolit, no to ten zespół się wyklarował przez ostatni rok. Sami wszyscy wiemy, jak to wszystko wyglądało, że przyszło wielu nowych zawodników. Teraz ten zespół jest scalony, doszli nowi zawodnicy, którzy nieźle się wkomponowali w ten zespół. Opaska nie ciążyła dzisiaj na ramieniu, bo tam widziałem, że zostałeś wydelegowany do ważnej funkcji. Tak, delikatnie ściągało na lewą stronę, ale na pewno fajne wyróżnienie gdzieś tam. Jestem najdłuższym stażem chyba dlatego. Znaczy najdłuższy. Wiesz, 2 lata, nie? 2 lata jestem, no ale bo biorę jeszcze ten, ale Kamil jest starszy, wiesz? Ale jestem starszy, no i Kamil zdecydował mi dać opaskę. Jest to na pewno fajne wyróżnienie i jestem bardzo dumny z tego, że mogłem ją nosić. Czyli gdzieś tam efekty obozu w Turcji, że razem były z Kamilem, zaprezentowały, co? Tak. Gdzieś tam łapówkę dostał, to.